Cześć kochani! Wiele razy spotykaliśmy się już w tym miejscu i opowiadałem wam o suszonych roślinach, o pampasach, o trawach, o różnych dodatkach. Dzisiaj ponownie zaproszę was do świata suszonych roślin. Dlaczego to zrobię? Ponieważ suszone rośliny to z pewnością będzie hit najbliższych lat, hit wnętrzarski, więc każdy z was powinien je w swoim domu mieć. Zanim zacznę opowiadać o konkretnych roślinach suszonych, chciałem was zaprosić do tego, abyście zasubskrybowali mój kanał i włączyli dzwoneczek. Będziecie dostawać wtedy powiadomienia, kiedy ten nowy film się pojawi. Pamiętajcie, żeby dać kciuka i jak macie taką możliwość, to oczywiście gdzieś udostępnić nasze materiały. Bardzo będę wdzięczny za taką waszą aktywność. Przygotowałem tutaj różnorodne rośliny suszone. Niektóre są solo, a niektóre już są zrobione w bukietach. Dlaczego te bukiety? Ostatnio dostałem kilka takich zapytań, aby poprowadzić warsztaty stworzenia dekoracji z suszu. I tak po analizie tego wszystkiego doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie prowadzić takie warsztaty właśnie zrobienia takich bukietów. Bukietów, które możemy wykorzystać na różne okazje. I tutaj jest do was pytanie, na jaką okazję lub nie, lub w jakie miejsce możemy dać taki bukiet, nie konkretnie ten, ale generalnie bukiet z suszu. Doskonale wiecie, że ja suszone rośliny lubię i używam w swoich dekoracjach. Widzieliście na pewno już nie jeden film u mnie na kanale o suszonych roślinach, a jeśli nie, to koniecznie zobaczcie te poprzednie propozycje z roślin suszonych. Ja tu przygotowałem takie małe zestawy roślin suszonych. Zobaczcie, tutaj generalnie one te suszone są w takich naturalnych barwach, ale zdarza się również, że są koloryzowane. Akurat tutaj mam sagowca. Zobaczcie, jakie piękne liście. To jest roślina, która naturalnie ma piękne, zielone, soczyste, mięsiste, twarde liście. I tak też jest, kiedy się ją zasuszy, aczkolwiek właśnie dostaje takiego naturalnego koloru, takiego miodowego. Pięknie wygląda, pasuje naprawdę do wielu, wielu wnętrz i jest dobrą bazą do tworzenia takich bukietów, które mam przed sobą. Zaraz zresztą zobaczycie. Zobaczcie tutaj, tu bazą tego bukietu jest właśnie ten sagowiec plus różne dodatki. Mamy tu makówki, mamy banksję, mamy tutaj ruskusa preparowanego, troszeczkę trawy pampasowej, no i takie wygięte elementy. Jak często oglądacie moje filmy, to z pewnością wiecie, co to za elementy. To jest pozostałość po trawie pampasowej, ta dolna część tuż nad tą karpą, z której wyrastają kwiatostany. Taki bukiet, gdzie właśnie główną częścią składową tego bukietu jest sagowiec. Mam tutaj jeszcze drugi, który jest na bazie sagowca i oprócz tego się coś tu powiązało. Na bazie sagowca, czyli główna ta oś jest sagowcem. Mam tu jeszcze drugą taką oś i to jest roślina, która stoi po mojej drugiej stronie. To jest palma kejur. Zobaczcie, jak fantastycznie wygląda. Również jako sama dekoracja, którą możemy wstawić właśnie do wazonu, super wygląda. Chciałbym wam też powiedzieć, że wszystkie te elementy możecie kupić u mnie w sklepie internetowym. Link do tych produktów daję wam poniżej. Zobaczcie, jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda u mnie. Czyli tutaj mamy bazę stworzoną z sagowca i z palmy kejur, ale jest jeszcze mnóstwo różnych innych dodatków, również ciekawych. Tu jest pampas, troszeczkę trawy pampasowej ściętej. Mamy bugenwillę preparowaną. To jest super ekskluzywny susz. Wygląda przepięknie. Niestety jest bardzo drogi, ale ciekawie wygląda. Tutaj tą formę pokazuje. Jest również wasza ulubiona hortensja i jest troszeczkę suszonego eukaliptusu. Tutaj akurat prosto z mojego ogrodu. Znaczy nie prosto, bo się ususzył, ale generalnie zerwany u mnie w ogródku. Pokazałem wam dwa przykłady takich bukietów zrobionych z suszu, ale tak naprawdę
prawdziwym hitem internetu są dwie trawy, dwie rośliny suszone, które można zakupić w wielu sklepach. Jest to dmuszek i jest to palaris. Zobaczcie, tutaj mamy piękne takie kotki. To jest dmuszek, kolor naturalny. Zobaczcie, jak super wygląda w małym jakimś bukieciku. Elegancko, prawda? I palaris to jest też trawa, tutaj mam jeszcze w wiązkach ją. I też tu jest kolor naturalny, ona jest taka bardziej szorstka. Również jest koloryzowana. Ja akurat mam tutaj naturalną barwę tych traw. I teraz chciałem wam pokazać, że wykorzystuję je również w innych bukietach. O, tutaj mam takie bukiety, które są bukietami okrągłymi. Bardziej, no właśnie, wiecie już, gdzie takie bukiety postawić, komu je obdarować, na jaką okazję? Ja uważam osobiście, że takie płaskie są bardziej do dekoracji, natomiast takie okrągłe bardziej do wręczenia komuś w prezencie. Czy wypada komuś wręczyć taki bukiet z suszu w prezencie? Dajcie koniecznie znać, jakie jest wasze zdanie. Czy wypada dać teraz taki bukiet suszu? Dlaczego o to pytam? Bo tutaj poza kamerą rozmawialiśmy, że chyba jednak niektórzy myślą, że nie, bo to troszkę może nie wypada, tak jak ze susznymi. Inni uważają, że jak najbardziej, że jest to bardzo modne i super dekoracja, wytrzyma dłużej i jak się idzie gdzieś właśnie na jakąś parapetówkę chociażby, to fajnie by było obdarować kogoś takim bukietem. Dajcie koniecznie znać, jakie jest wasze zdanie. Tutaj pokazuję wam dwa takie bukiety, gdzie wykorzystuję i palaris, i dmuszek. Tu w tym przypadku chyba jest sam palaris. Ale zobaczcie, mamy tutaj tego, on jest koloryzowany, lekko różowy i mnóstwo różnych dodatków w tym bukiecie jest. On troszeczkę zdeformował się, bo on już jest u mnie chwilę. Ale zobaczcie, jakie ciekawe dodatki mamy tutaj. Mamy suchołuskę, mamy troszeczkę zboża, mamy suszone trawy, mamy tutaj pieprz różowy, mamy również suszony len, drobne pampasy, całą masę pięknych roślin, które tutaj wkładamy. To jest jeden z takich hitów u mnie w sklepie. Bardzo dobrze się sprzedaje. Tak jak wspomniałem, dam wam link pod spodem do tych produktów. Tutaj drugi z tych bukietów takich bardzo beżowych, naturalnych, ekologicznych, ponieważ wszystko jest suszone. Niektóre oczywiście gdzieś to tam są preparowane, ale akurat w tym przypadku wszystko suszone. Mamy piękne, malutkie makówki. Mamy również bardzo taki popularny akurat w Małopolsce zatwian, bardziej w kolorze innym niż ten biały. Tutaj zaraz wam pokażę i w innym kolorze, ale dodaję tutaj go do tego bukietu. Jest również szczeć, popularny oset, często nazywamy go tak. Tutaj mamy również klematis tangucki, owocostan. Zobaczcie, jak to super się wszystko komponuje. Dodany nawet jest tutaj statika, zatwian statika, który wypełnia cały ten bukiet. Pokazałem wam takie najbardziej popularne, takie w naturalnych kolorach bukiety, takie bardzo stonowane, beżowo-kremowe. Teraz chciałem wam pokazać troszeczkę bardziej koloru. I tutaj przede mną jest ten taki bukiet płaski, gdzie dodane już jest troszeczkę koloru. Zobaczcie, tu jest koloryzowany krwawnik. Mam też palmę, która normalnie też jako strzałka wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Albo w ten sposób, a tutaj ma, to jest palma waszyngtonia, taka mała, a tutaj jest nieobcięta, więc stanowi tutaj piękną bazę. To już tak trochę więcej koloru, natomiast tu mam bukiet okrągły z dużą, większą ilością koloru. I zobaczcie, tutaj mam ten dmuszek, to jest bukiet, który się u mnie nazywa barbakan bodajże, dlatego że ma te akcenty krakowskie, jest pawie pióro, jest troszeczkę takiego koloryzowanych traw, takich więcej i jest zatwian w innym kolorze, jest również fajna makóweczka, całość zamknięta w ekologicznym papierze, myślę, że wygląda super. I tutaj już tak naprawdę full color,
dwa bukiety płaskie, bardziej płaskie, ale zobaczcie, też troszeczkę inaczej zbudowane. Taka pełna jesień, pięknie. Mamy tu super roślinę. Kto wie, co to za roślina? Zola najeżdża, a wy patrzycie i piszecie, co to za roślina. Taka mała zagadka. Jeśli ktoś dobrze odgadnie jako pierwszy, to ten bukiet idzie do niego. To taki mały konkurs. Kto wie, jak się nazywa ta roślina, bukiet dostanie ode mnie w prezencie. Piękne kolory, jesienne. I teraz jeszcze mam dla was jeden. Również płaski i jeszcze bardziej kolorowy, również z takimi pawimi piórami. Tutaj już jest full kolor zupełnie, poczynając od jasnego beżu poprzez jakieś takie miodowe kolory, burgundowe, jasne fiolety. Naprawdę mnóstwo różnych kolorów, bardzo taki w wyglądzie egzotyczny, aczkolwiek bardzo krakowski. Na sam koniec mam dla was jeszcze tutaj takie dwie rośliny. To jest super roślinka. Pewnie ją znacie, to jest palma daktylowa, tylko zobaczcie, ona jest pościnana, te długie liście są ścięte i jest dodatkowo glicerynowana i świetnie się trzyma, już właściwie tak zostanie. W różnych kolorach jest, ja mam tutaj takie bordo przytłumione, super wypełnia każdy bukiet i sama również ciekawie bardzo wygląda w naczyniu. I jeszcze jedną roślinę chciałbym wam pokazać. Spójrzcie na to, jaka piękna roślina. I to też jest dla was zagadka. Tyle pytań to już dawno nie zadałem na filmie. To jest dla was zagadka, co to jest za roślina. Zaraz wam pokażę, jak wygląda w większej ilości. Zobaczcie, jak pięknie może zdobić jakieś naczynie taka roślina. Z pewnością ją znacie, jest to pewna część rośliny znanej. Dajcie koniecznie znać, czy już wiecie, co to jest za roślina. Mam nadzieję, że troszeczkę wam przybliżyłem to wszystko, co tutaj się znajduje. Opowiedziałem kilka słów i dowiedzieliście się ciekawych rzeczy. To na pewno nie koniec, bo suszu jest mnóstwo. Postaram się przygotować kolejny odcinek na temat suszu. A tymczasem odpowiadajcie, co to za roślina i koniecznie piszcie, gdzie można postawić ten bukiet, czy wypada dać taki bukiet suszony komuś w prezencie. No i zapraszam na kolejne filmy.